Cześć, z tej strony Chris, witam Was w kolejnym odcinku na kanale. Tym razem Hymsi Metro. Przychodzę do Was tutaj z krótkim tutorialem, jak prowadzić pociąg w tym symulatorze, ponieważ ostatnio na kanale pojawiło się takie pytanie i pomyślałem sobie, że może więcej osób mieć tutaj problem, ponieważ są tu pewne kwestie, które mogą przysparzać kłopotów, co nie znaczy, że sterowanie tutaj w tym symulatorze jest trudne, ale może się okazać na początku bardzo, bardzo problemowe. Tu powiem Wam, że jeżeli chodzi o samo sterowanie, w ustawieniach mamy klawiszologię, gdzie mamy pokazane, co do czego służy, czyli strzałeczki do ustawiania kierunku jazdy, mamy czuwak pod spacją, przepustnice pod Z i A, hamowanie, jeśli chodzi o tutaj zadawanie mocy hamowania mamy kropkę i zwalnianie hamulca przecinek. Tu ja mam zdefiniowane oświetlenie w kabinie. Tutaj jeśli chodzi o sygnał dźwiękowy wciskamy Enter. Tutaj mamy zasłonę okienną. Możemy sobie ją opuszczać lub podnosić. No i tutaj mamy jeśli chodzi o kamerę pod jedynką, dwójką, trójką, ukrywanie wszystkich wyświetlaczy HUD pod piątką. No i tutaj strzałkami lewo, prawo możemy sobie przeglądać, rozglądać się w prawo, w lewo. No i co ważne, tutaj mamy czuwak, który możemy sobie wyłączyć, bo ten czuwak ogólnie jest tutaj bardzo istotny, bo jeżeli nie naciśniemy spacji, to nie będziemy mogli zrobić pierwszej, najważniejszej rzeczy, ustawić kierunku jazdy. Zobaczcie, ja puściłem czuwak i wciskam strzałkę do góry, strzałkę do dołu, nic się nie dzieje. Teraz wciskam spację, zobaczcie, i mogę ustawić sobie kierunek jazdy strzałką do góry lub strzałką w dół. Więc to może być taki pierwszy element, z którym nowi gracze mogą się zetknąć i mieć problem z ruszeniem pociągiem. Oczywiście, jeżeli włączymy sobie w opcjach tutaj DSD, wtedy ten problem zniknie, ponieważ bez konieczności naciśnięcia tego przycisku możemy sobie wtedy bez problemu ustawiać kierunek jazdy i nie ma żadnego tutaj problemu. Teraz jak już mamy ustawiony kierunek jazdy, naciskamy na przykład raz tutaj hamulec, czyli przecinek, i to nam załączy pociąg. Tutaj mamy światełko białe, to znaczy, że już tutaj drzwi w naszym pociągu się zamknęły w międzyczasie, jak tutaj Wam opowiadałem. A do tego momentu, jeżeli będziecie wszystko mieli już ustawione i to światełko nie będzie świeciło, to znaczy, że jeszcze nie możemy odjechać. Mamy tutaj taką możliwość, jak otwieranie i zamykanie drzwi, ale wszystko jest i tak automatyczne, czyli jeżeli otworzymy drzwi, zamkniemy drzwi, a jest za wcześnie, żeby odjechać, to i tak te drzwi automatycznie się otworzą. Ok, teraz co robimy? Możemy sobie załączyć jeszcze tutaj światła naszego pociągu. Ja tutaj mam zdefiniowane pod 0,9 światła kabiny. Tutaj mamy w sumie jedno i drugie światełko, możemy sobie zapalić. To sobie zostawię. I teraz, no jak standardowo w każdych symulatorach, zwalniamy sobie hamulec za pomocą przecinka. A jeszcze jednej rzeczy Wam nie powiedziałem, bo ogólnie tutaj w ustawieniach, gdzie macie klawiszologię, możecie sobie zdefiniować klawisze tak, jak Wam się podoba. Czyli jeżeli gracie w inne symulatory, możecie bez problemu ustawić sobie tak, jak Wam się podoba. Tutaj też macie tutorial pod względem niektórych elementów, znaczy tych podstawowych, które pozwalają tutaj na jazdę i to, o czym między innymi ja mówię, więc możecie sobie sprawdzić. Tutaj macie sygnalizację, to jest w sumie ważne, wtedy możecie jechać z odpowiednią prędkością, żeby nie wystąpiła taka sytuacja, że pociąg Wam się zatrzyma ze względu na to, że przekroczycie tutaj ograniczenia. Tutaj jest kwestia dead section, bo mamy też takie coś jak zmianę napięcia.
w niektórych scenariuszach może coś takiego nastąpić, wtedy musimy sobie tutaj ten przycisk ADS przełączyć. Zobaczcie, teraz mamy napięcie. Jak ja go przełączę, tracimy napięcie. Po załączeniu to napięcie nam tutaj wraca w pociągu. I teraz tak, po zwolnieniu hamulca naciskamy spację, nasz czuwak. Ja nie wiem ogólnie, jak tutaj maszyniści znoszą te kwestie trzymania cały czas czuwaka, bo tutaj jeżeli teraz nacisnę Z i dodam mocy, ruszamy i jak puszczę ten czuwak, już mamy komunikat i musimy teraz nacisnąć A, wrócić do neutrala, nacisnąć spację. Ale ja już tutaj zrobiłem to za wolno, więc mamy hamowanie awaryjne. I teraz musimy za pomocą kropki cofnąć nasz hamulec aż do samego końca, do EB, czyli awaryjnego tutaj hamowania. I wracamy z powrotem na zero, na neutralny. I teraz wciskamy spację, naciskamy Z i jedziemy. Także tak wygląda sterowanie tutaj w HymnSim Metro. Nie jest to skomplikowane, ale jeżeli wsiadamy jako początkujący maszyniści tutaj w tym koreańskim metrze i nie wiemy co i jak, to może tutaj być taka kwestia, że po prostu nie ruszymy z miejsca. Także tu jest ta podstawowa kwestia, jeśli chodzi o sterowanie pociągiem. Jeżeli byście chcieli więcej tutaj takich poradników z HymnSim Metro, to dajcie znać, ale myślę, że tutaj te podstawy sterowania są najważniejsze i pamiętajcie o tym czuwaku, bez którego nie ruszycie, chyba że wyłączycie go sobie w ustawieniach. Także ode mnie to tyle. Dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu. No i do następnego. Cześć!